Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam Was na kolejny mecz Ligi Hiszpańskiej, a tym razem rozegramy sobie mecz Real Madrid, Celta Vigo. E, oczywiście mam tutaj jeszcze ostatnie trzy saszetki e, z edycji 15-16 z naklejkami. E, no i bawimy się, bawimy się i bawimy się. Dobra, kochani, nie będę zanudzał. Rozpoczynamy mecz. Mecz jest oczywiście 27 czyli w ten dzień, kiedy będziecie oglądać ten filmik, o godzinie 20.15 Real gra tym razem u siebie eee, No to lecimy eee, Nie wiem, czy mogę Wam zdradzić, jaki był wcześniejszy wynik Realu Madryt w pierwszym meczu ligowym Kto nie oglądał, to oczywiście zapraszam No i lecimy, mamy tu Pity Pity, fajnie się go tak nazywa Tutaj co, mamy Juan Fran ale to nie ten. I tu mamy Levante Las Palmas, Simon. O tutaj Murzynek, fajny. O, mamy Barcelonę, Terstegen, bramkasz i tutaj mamy Bilbao i Cordoba. Więc mamy na razie bez goli. Bez goli. Lecimy z drugą saszetką. Może jakaś brameczka wpadnie w tym meczu. Kolejne mecze będę już rozgrywał yy, z saszetkami z edycji 16-17. O, ten ma fajną fryzurkę. Granada. Dobra. Co my tutaj mamy? Eibar. Garcia. O, mamy pierwszą bramkę. Mamy pierwszą bramkę dla Celta Vigo. Jest 1 do 0. Real Madryt przegrywa. No tutaj był Betis. O 2 do 0. O, kurde, co się dzieje? No lito Strzela drugą bramkę. I tu mam jeszcze Alvaro e, Espaniol. No, na razie Real Madryt przegrywa już końcówka meczu. Ostatnia saszetka, ostatnia szansa dla... Realu Madryt, żeby strzelić u jakiegoś gola, no mogą też strzelić dwa, bo czasami zdarza się Widziałem w tych saszetkach, że wpadają Piłkarze Z jednej drużyny Po dwie naklejki, tu mamy Betis Adam Oj będzie chyba coś, ciężko mi się wydaje tu Mamy Las Palmas, ostatnie jeszcze trzy naklejki Alberto, uwaga, no słabiutko i tutaj się cieszą kibice Celta Vigo. No cóż, Real Madryt u siebie przegrywa z Celtą Vigo 0-2, do mam nadzieję, że taki wynik nie padnie. Tu mamy jeszcze strzelców bramek, Planas i Nolito. I mamy 0 do 2 dla e, Selty, Vigo. No i ciekawy jestem, jaki będzie wynik. Naprawdę. Oczy tu jeszcze wpadła naklejka specjalna, bo świecąca. A zrobię kiedyś filmik, wam pokażę, jak już wkleję te naklejki, bo już sporo ich mam. E, dobra, jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. To by było na tyle. Ja Was pozdrawiam serdecznie. No i życzę Wam miłego oglądania. Oczywiście, jeżeli będziecie oglądać meczyk. No i mój film też. <gry> Dobra, trzymajcie się moi kochani. Piąteczka dla Was, Trzymaj ta się, pa pa!